Hej wszystkim, z tej strony Pestruta ma prawdziwym już początku serii z imperialnych wyzwań jako Teodoro, gdzie próbujemy podbić cały region Niemiec, wszystkie prowincje z kulturą niemiecką, Europę. Data się trochę różni od tego, co zapowiadałem, że będzie. Ma to związek z tym, że po prostu szukałem najlepszych możliwych opcji do rozwoju i wychodzi na to, że po prostu to musi być wojna z nim, z Tirsają, aby po prostu zająć ją całą i się wzmocnić w tym regionie, w czym będę miał możliwość pójścia w tym kierunku, ewentualnie przez Kaukaz, Meriti, Trebizon i ogólnie w tym regionie Kaukazu się rozwijać. Pewnie uderzenie hordy, gdy będę już osłabiony. Ale tak, na pewno rozpoczynam wojnę. Mam zapewnienie sobie sojusz z Illuminatami, będę na nich Illuminaci mówił. Bo mają siebie na rywalu. Przyda mi się bardzo ten sojusz, bo oni mają 7000 wojska, ci mają 6000 wojska. Sądzę, że to będzie dobra decyzja. Ma tego. Aha, fajnie, że ja mam tego. Black Plaga. Czyli tak. Trochę spaprałem tą wojnę. Nie wiem jak ci. Ale zobaczymy. Fajnie, że nie mogę przejść. Ale wygląda na to, że ja będę dzięki temu obrońcą. Będę obrońcą. I wracają. Spaprałem trochę już początek tej wojny. No widzę, że ci już ładnie okupują kraj i będą walki między nimi, czyli nadal jest dla mnie, że ja sobie trochę armię podszkoliłem tam w tym czasie. Kurde, nie wiedziałem, że kiedyś było, że mogłem spokojnie sobie. Czyli tak, wyjdziecie z nimi walczyć. Ja mogę tą prowincję, co ja chcę, okupować. I będzie to na plus dla mnie, bo mi będzie Warsport. Stabilność za 10 prestiżu w życiu. Nie opłaca się ten. Bardzo mocno się to nie opłaca. Powinienem dać, że Allow ten Armies to join i zacząć może iść po. Będziemy musieli wysłuchać na przykład do Krymu, żeby ci przyszli tych. Gdyby się założyli z tymi tłukli, ale są góry, prawda? Nie. Plańscy, okej, okay, dobrze. Czemu oni walczą? Nie wiem. Czy że oni są na morzu wewnętrznym, bo nie mają zbytnio szans tutaj z nimi w tej walce, bo to nie mają, no widzicie, no. Cały kraj okupowany. Ja pójdę tu o dwie pozostałe prowincje, które zaczną okupować i ewentualnie jak ci przyjdą tutaj, to ja w nich uderzę. A ci niech okupuję sobie to. To się bardzo nie boli, bo i tak ja to dostanę. Chyba, że oni będą chcieli. 146 punktów, nie jest to dużo, 20 punktów, w sensie nie jest to dużo, ale przyda. Tak, tak, nawet Bizon Hust, dołączą, bo chcę, żebym ja muszę tę prowincję kupować, bo inaczej ci będzie z nimi. Więc ja chcę jak najszybciej teraz zająć te dwie prowincje kupować, żeby pogonić Bizon i tę prowincję też. Jak ja jej nie wezmę, to nie będę mógł pozostać. Dobrze, tutaj proszę, czyli większość kraju będzie pod moją okupacją. Zobaczymy, co z tego wiedzieć, ci widzę, jak oni w ogóle z Manpowerem zmieniliśmy ten wujkę na jakoś będę się kręcić teraz, ci po podbić czy stanie. Ale nie, oni z tym graniczą, więc mogą mi nie dać. Wtedy by wyglądało tak, żebym sobie wziął ich na wasala. Prowincje plus wasal. Nie byłoby to najlepsze dla mnie, ale mimo. No, czekajmy aż z tym, co padnie. Pytanie, czy oni będą chcieli wziąć, czy ja? To jak będą chcieli dla siebie wziąć, to ja zrobię wasala. Tych, ale oni będą w tym mocno nielojalni, bo będą dużo silniejsi ode mnie. Zacznę. Na pewno już muszę zacząć budować spy network na was.
fajne, to żeby mieć. Gorgeous Division, to jest. Teraz? Nie fajnie, nie fajnie. Aha, czyli wy to dla siebie, tak? Czyli, no, jedyny słuszny deal, ale nie mogę. Ej, ale czemu i mieli ten pas? Pomijcie, że to się kończy. Niech oni zapomną, że oni będą mieli wasalem. To po prostu ja biorę jedną prowincję dla siebie, no i koniec, tak? Plus. Nie. Rację. Nie, tak, bo nie będziemy się bawiali. Wracamy tutaj, w tej spółce. Chyba ich tutaj spłuc. Bo nie będą mnie denerwować. Po prostu najgorsze, oni zaczęli kupować ten port i oni chcą tą prowincję. Ja nie mogę sobie tej pasy. Tylko nie mogę sobie bizną zrobić pasala. Nie, to jest... Aha, fajnie, że mogę. No. Z tej strony mam tutaj 10 statków, więc się nie mogę pogonić. Tak, idziemy zobaczymy co to jest. Powinniśmy straszyć. Bo nie. Ja będę miał przewagę. Na Starny Condition. Bardzo. Gdzie te statki płyną, czy nie płyną w końcu? Płyną, będzie walka dzielona. Ale jeżeli spółkę, bo mam 1 czy 2. Ja mam tutaj inaczej. 2, 5, 3. Ja mam niby lekką przewagę. Tak, galery. Mają bardzo dużą przewagę, ja mam więcej galer tutaj, tu jest lek ataku. Więc jest szansa, no, że zatopimy im galerę, odblokujemy sobie przejście przez tą. I będzie ok. Tu widzę już kombinują. Czy zdąży zanim skończymy opływać. Poczekamy, załóżmy to przestaną opływać, więc spróbuję taki mały manewr, że ja będę znowu CJ im tutaj założył. Odor, aha, bo przecież rzekę. Oni nie aj pali. Ale pierwsza duża bitwa w tej wojnie. Ja chyba wygram, na pewno wygram. Z innymi stratami. Ale widzę, że jego wojsko głównie tankuje, wiem. Nie ma nic wszystko. Dobra, będzie wygrana walka. Ja bym mógł tak naprawdę wojnę teraz zakończyć i wziąć dla siebie potem prowincję. Jakby to rozegrać. Dajcie mi tą prowincję i się rozstaniemy. Ewentualnie mogę poczekać, to ja straciłem 2000, on resztę, więc. Akurat jestem w tej sytuacji, że ja mam plusa, bo ja opuszczę większość kraju. Chyba, że ci by wyszli z wojny. Nie wiem, ty to oni na. Albo okupowali mi stolicę, to by. Teodor i tam. Teodora nie chcę. Mogę nic za ochronę. Więc wychodzi na to, że najprościej by był ten prowincji. Kolejny wojnie już. A, tą prowincję plus ewentualne zerwanie sojuszu z tym dongiem. I tak bym chciał go repsy. No, to by było chyba najlepsze dla mnie wyjście teraz. I bym musiał tu znowu budować na was fajne płoty, by 5-6 lat znowu z nich wyjść. Nie jest to nic fajnego, ale chyba by tak trzeba być. I wtedy uderzę po prostu chcę zająć już w końcu. I się jakoś rozwinąć. Ten force learning. A, nie mogę i tak.
oni? A, oni to mówią. Zobacz, powiesz, ja będę tutaj 10, oni będą... Ja bym atakował góra, to nie wiem. Dokładnie serio bym mógł poczekać, aż oni złamią tutaj, przełamią oblężenie i dopiero spróbować wygonić tego miejsca, czy coś w tym stylu. Zobaczymy, zobaczymy. Ty proszę nie zrobić dwa stateczki, które... Nie. No, bo niech wszystkie bronią handel, bo jak natknę się na wroga, to... To niech opokupują. Ja wtedy bym uderzył. I mam nadzieję, że dzięki temu ja bym prowadził ten siege. Jeżeli nie prowadziłbym siege'a, bym spróbował tak rozegrać, aby ten siege... Ale quality. Moskwa 110%. O Boże. Gdzie my jesteśmy? Teudo. Morale 2,75. Nie tak źle na sam początek. Kewa ma widzę najwyższe. Siege ability. Defensywność ma 10%. Lag 10%. O, oczywiście. Kebab jest szczęśliwy. Kastylia szczęśliwa. Dobrze. Okej. Dobra, mogę tylko czekać chwilowo, aż ci złamią. I Siege pójdzie, wtedy ja se zajmę. A nie było jakby tylko ktoś Teodorom pójdzie już wolny. Troszkę kas, ale to. Dobra, trzeba będzie stawić. O, 6-3-2, ładnie. Strong, czymś ciekawsze. Prestiż i. Prestiż, żeby kilka dukat się opłaca. Bardzo. Oj, Green. Trzeba nawet się. Oczywiście chciałbym ich cały zająć dla siebie, ale zobacz. Ile ci będą namieźli, ale co tam będą mieli na tym? Coś zerwać i zabrać z nich. Zobaczmy. To jest pole. Ja mam 14 kontra 12. Ci, te wojska sobie poszło. Ty ja bym wysłał dzień wcześniej jedną jednostkę, żeby dotarła dzień wcześniej celem no wybaczcie, ale nie potrzebuję tu. No widzę, że teraz o, pięknie o to mi właśnie chodziło, dobre rozegranie, oni sobie wszyscy pójdą teraz, to ja stworzę małą jednostkę uderzeniową, która tutaj przybędzie 2 dni wcześniej, czyli tak. Pierwsza moja jednostka przybywa tam 14. Przez to ja zaczynam siege'a i nawet jak siege'a wygram całymi wszystkimi jednostkami, to on idzie pod moją władzę. To jest, no widzicie, Teodo. Mimo wszystko. Gdzieś władca zdążył zemrzeć. Kolejny też nie jest zły. Prawda, straciłem trochę tych punktów na tego. Czyli teraz mogę tu naprawdę okupować ten region. Oni jak mnie zaatakują, to rzekę, więc wtedy dla mnie. Z Francją i Papal State. O Boże, nie. W życiu bym nie miał z nich szans, bo jeszcze Austria by nie. Widzę, że to roku jakoś tak. Ciekawe będzie, więc muszę śledzić sytuację. Jak się poddadzą, to chociaż musi powiem, że ich trochę uwolnić, ale nie chodzą. Będzie dużo korowania, naprawdę. I będzie po tej wojnie, można powiedzieć, będzie bardziej aktywny rozwój, ponieważ minus 15% unrestum, tam zniwelujemy separatystów, będą z tych prowincji jakieś pieniądze, zaczniemy tam. Kundzie, raz mógłnie? Nie mógł, a ja. I pasy jakieś, kurde, dużo tych krajów będzie, co? Dobrze? Widzę, że możemy zatłuc prospektory don, prawda? Na minus jedynce. No ale. Nie mogę wysłać. Na was też już nie mogę. Właśnie, to było. Według mnie.
najlepsze możliwe rozegranie, na jakie mogłem sobie w chwili obecnej pozwolić. Widzę, że komputer ładnie oszukuje. Muszę się wycofać. Komp oszukuje. Totalnie komp. Ja mam połowę morali. Będę mnie chować tutaj. Ci przydadą. Ale czemu oni mają 6000? Ej. To już jest trochę oszukaństwo, naprawdę. Dobra, widzimy się za chwilę. Ja wczytuję wcześniejszego save'a, bo to komputer oszukuje, naprawdę. Widzimy się za chwilę. Witam was po tym cięciu. Cofnąłem się aż do marca, ponieważ zdecydowałem, że nie będę tak naprawdę go atakował teraz, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu najmniejszego. Na was, czyli musimy zmówić ten. Ej, ale ładnie wyglądał. Fajne. A nie mogę, bo mam na. Czy musiałem jakiegoś dupnego kurde losować? Tak, a tu chcę, żebyście się oddali, ale nie wiem, co. Czy tam są pieniądze? Albo nie, bez pieniędzy, bo nie chcę, żeby. żeby gościu coś miał. I teraz czekać, jest nie wiem, to widzą, pójdzie czy coś. Ewentualnie mógłbym wysłać jeden tą kawalerię jedną, bo na tak mi się wydaje, że jest, żeby podokupowała te prowincje. O, przecież komputer raczej mnie nie zaatakuje. Dobra, się pogodę. Nie mnie lubią, to i tak będę. Jednym z kolejnych celów do podbicia. Czekaj, no, no sojusznika masz tu. Dobrze. No są pewnie tutaj o kamp w tej prowincji, na pewno. Bardziej niż pewnie. Ja podwyższę sobie dzięki temu warscore łapie. Więc możliwe, że jak będę miał odokupowane te prowincje, to już będzie łatwiej. Będzie trzeba też myśleć już nad lepszymi sojuszami. Zobaczmy, jakie duże kraje bym chciał. Ryza, nie no. W tym regionie, Guara, Kunulu, 85, no nie bardzo. Golden Horda. No, w sumie Golden Horda nie brzmi źle, myślę, że. Taki sojusz z Golden Hordą, ale oni to nie byli. Ale z Hordą mieć chwilowo sojusz nie byłoby to złe, pomyśl. 5%? Tak, sądzę, że po tej prowincji poczekać miesiąc, dwa i już będziemy na wygranej pozycji. Dobrze? To separatyści. Narodził się. No, dwa miesiące poczekać. Ewentualnie podpuścić komputer, żeby blask tutaj. To pięknie, to jest otwarty nowio. Militarną z nimi. Chyba. Nimi. No i początek jest już bardziej zasny niż był. Wycofajmy się. Wracaj, wracaj i zobaczymy, żeby było miłe za to. Spisaj, jak nie wiem. Wtedy zamknę się obejść z bojem, to było spoko. I mnie też nie zaatakują. Ewentualnie. Nie opłaca mi się z nich, kompletnie mi się nie opłaca z nich wasala robić, bo ja będę zblokowany z rozwojem.
Oni będą bardzo nielojalni. Dobra, trzeba śpieszyć. Koniec głowy. Roses. Nie będę tu kampić teraz. Ja też mogę kampić. Ile? Jak w ogóle stoi to z tym? 17 czy 7% mogę zyskać. Im będzie War Exhaustion. Będą coraz bardziej niechętnie patrzyli na ten wolny. Będzie ok. No jeszcze z kilka miesięcy. Dobra, dajmy na piątkę, niestety trzeba. Trochę nudne to jest, no ale co zrobić? To dla nas być albo nie. Nie wiem, pożyczyć 4 bita. 8, ok. Z drugiej strony, jakbym zaparkował im tutaj, to oni by na pewno chcieli. Zanim oni będą odkupywać to, to. No, widzicie. Poszło w górę, czyli jak tych o White Pisik. Pięknie. I ja mogę iść pod tymś tuc, ewentualnie już pokonać. Dobra, chodźmy. Ich trochę wojsk im tuc. Ta siódemka idzie i kłucze sama. Oni na to przerwali siege'a. Dobrze? Tutaj walczymy. Jakby ci przeszli, zaczęli walczyć. No. Dobra, i co? Ja biorę cały wasz kraj. Pięknie, pięknie, pięknie. Rozwój jest, ja mogę od razu tutaj już się wbijać, jakbym chciał, ale może jeszcze nie, bo muszę tak coś jak z tymi się uporać. Rebeliantami, ale wolałbym, żeby te rebelianci mnie nie zaatakowali. To myślę, że spodziewałem się większego unrestu, tak naprawdę. Między mi to dużych nie przynosi, więc też na ekonomię, tak naprawdę. I jest. Okej, okay, jest, okej. Okay. Nie wiem. Alanda, a Krym, Krym. Nie, nie będę ją sobie. I nie lubicie. I będą stali, dopóki chyba rebelianci nie przyjdą. Więc na razie się nie ruszam. Liczę, że oni przyjdą i tych rebeliantów. O, nie. Za mało Genuę bym mógł postawić. Gazimukan. Gazimukan mi się najbardziej opłaca. Więc chodźcie, rebelianci. Chodźcie do mojego kraju. Chodźcie się tu ze mną, bez tego widzę choroba. Gazimukan jest. Ale to może jakbym też na mało pierdził fighter. Idziecie. Okej. Okay. Mi to pasuje, żebyście se podbijali, okupowali teren tej Genuły. Ja chwilowo obniżę robiąki, aby teren. Celem zarobić. Czyli tak, tutaj mam trochę za dużo statków. Trzeba część tej floty sprzedać mimo wszystko. Tak? Ona mi zbytnie nie będzie. A tak? To bym... Okej. Tak? I szukajmy kraj... A was nie było. Szukajmy jakiś kraj, który byłby na tyle chętny, żeby kupić ode mnie. Zaczynamy już 23 miesiące, nie jest to dużo, nie jest też mało. I niedługo zerwą sojusz 7 tysięcy i wyżą już policie. Policie jak spłacę pożyczkę. Genua dziwne, że nie... Czemu Genua tutaj zrzuciła tyle bomb?
Gdybym mi powiedziała wojna, to by było piekło, prawda? Że ja mam parę powodów. Wy... jak mnie nie lubicie. Wy, Alliance, prawie mam relację z Golden Horde, więc jest duża szansa, że Golden Horde prędzej czy później będzie spadł. Jednak podwyższę to, żeby tych rebeliantów. Bo no nie będą mnie denerwować, ładzić po moim kraju i mnie denerwować. Muszę jeszcze bardziej się cofać. To mi przyjdzie. Genua coś planuje. Na pewno. Czy to stoi w Golden Horde, który jest załatwiony. Koma trybuta. Nie jest taki głupi pomysł, powiem szczerze. Zostać trybuszem Golden Horde, przez co Golden Horda będzie mnie bronić. Czekajcie, na przykład u was. Nie. Od razu nie mam się co zastanawiać nawet. Czyli wy będziecie mi bronić. Ja będę wam pracę. Okej, dwa dukaty, dobrze. Kurde, dużo pieniędzy. Ojej, ale mogę kolejną drogę. Tu mnie zaatakowali. Też. I tak, co? Ja tracę dużo pieniędzy, bo Reinforce bazy 48 jest armia. I jednak muszę się tej kawalerii pozbyć. No, kawalera jednak na początek nie jest tak świetna. A? Idzie, to nie wiem, mógł zaraz technologię tutaj. Płacić pożyczkę, tylko obniżyć to. Też mogę mieć. Lider. Ale przede wszystkim złączmy całą armię. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Na zero stopnia. Tak tam mam 100%, to robię pieniądze mimo armii, pomimo armii. Mnie cieszy. Popatrzmy, 30 power, 30 doru, morale, fajne to, fajne. Te się już pory robią ładnie. Unrest jest. No, jakiś tam. Jesteście Gazimów. Gazimów. Military Army. Jeg. Pewnie 7000. Hej, dalej. A ja mogę. Parka nie mam. Hajsu. Armię chwilową. No muszę to pokorować, zrobić tutaj state'y. Nie ma wyboru niestety, muszę tutaj state'y porobić. Jeden state? Isaia, tak, ładny jeden state. To w prawnicy, który mam. Tak, to mnie cieszy bardzo. Ogólnie będę płacił. Armię setą po szkole. A, miałem sprzedawać. Krym, czy nie chcesz? Nie. Genuja. Chcesz kupić moje. No to może Mołdawia. Pewnie też nie, ale okej. Dobra, czyli po prostu mam lepszy spokój. Dzięki temu oszczędzą większość hajsu. 0,62 miesięcznie, o Boże. Dużo. Czekamy aż się kor zrobi. Polimy armię. Muszę dobudować. Tak. Dobrze, to dobra, 5 punktów. Tak miałem 0, to
tej macie. Ale nie. To jest naprawdę fajne. Ciekawe jak to się zwiększa. Teraz to już nie pojedzie. Teraz mogę tylko czekać tak naprawdę. Ma zdan. Noga i arabiamy pomógł. Tak. Johnson Craig. Już też macie. Ale widzę, że mam. Już się rośnie, coś maleje. Armia. Luje, że tak powiem. Ile to jest? Kurczę. Jeszcze generał mi umarł. Serio? Pieta. Tak. To jest jego oczywiście. Stigo będzie się nazywał generał. Nie, że będzie kijowy. Na pewno. Nie. Ej, Prestigo, kurde, Prestigo zaszala. Ładnie. I proszę dalej mi szkolić armię, żeby była jeszcze lepsza. No, zanim ten kor się zrobi, to już... Tak naprawdę masz kilka minut tam. Ja bym w tym miejscu skończył odcinek. Widzimy się w następnym, już jakby ciekawszy, jak pokuruje wszystko. Hejka.